Na wystawie można znaleźć prace ilustracyjne do wierszy, bajek i książek. Jola Richter-Magnuszewska zabiera nas w świat jak ze snu i niesamowicie pobudza naszą wyobraźnię. Myślę, że te sny i to otoczenie, w którym mieszka, tworzą klimat tych ilustracji, które tworzy, które sami Państwo widzicie, są i bajkowe, i marzycielskie, takie bardzo pobudzające wyobraźnie. Są też piękne kolorystycznie, są pięknie skomponowane i mamy tutaj same ilustracje, ale jeśli wkleimy do nich tekst, to ten tekst tworzy całość z tymi ilustracjami. Oprócz obrazów w galerii są również książki, do których ilustracje tworzyła autorka. Jak sama o sobie mówi, książki i rysowanie lubię od dziecka. Czasami nawet w tych książkach rysowanie. Ale mimo to skończyła ceramikę na AGH. Z czasem się okazało, że jednak malowanie to jest to, co lubi najbardziej i zaczęła malować. Najpierw na drewniane koty, ptaki, różne stwory robione przez męża Maćka. Nie było wernisażu, za to finisaż wystawy zaplanowano na 20 października.